Straż odebrała zgłoszenie po godzinie 12, ale słup gęstego dymu był widoczny z różnych części Lubina i okolica, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pożar objął ściernisko i nieużytki pomiędzy trasą S3, drogą na Krzeczyn Wielki i Aleją Generała Maczka. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie przez silny wiatr. Na powierzchni co najmniej kilkunastu, jak nie kilkudziesięciu hektarów, to jest trudne w tej chwili do określenia, pali się zboże na pniu. W tym momencie na miejscu zdarzenia działa kilkanaście zastępów, zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak i ochotniczych. Są też dokonywane zrzuty z samolotów tutaj z Lubina, z Aeroklubu Zagłębia Miedziowego. No i tyle, no, trwa akcja, próbujemy, żeby to się nie rozprzestrzeniło na dużą powierzchnię. Przed ogniem uciekały nawet zwierzęta, zagrożone były pobliskie budynki. Duże zadymienie było zagrożeniem dla kierowców. Policjanci lubińskiej komendy byli zmuszeni zamknąć drogę od Lubina w kierunku Krzeczyna z uwagi na działania prowadzone przez strażaków, gdyż dym unoszący się z pożaru utrudniał widoczność dla kierowców. Przyczyny pożaru ustali policyjne, dochodzenie najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia w trakcie prac polowych. Nie oszacowano jeszcze strat.